Witajcie moi drodzy, jestem na wakacjach w Budapeszcie, za mną jest Muzeum Narodowe i wielki baner reklamujący wystawę Pabla Picasso. Oczywiście byłam na tej wystawie, niesamowity zbiór, niesamowity artysta, jestem pełna podziwu jak Pablo Picasso łączy ze sobą kolory, jaką ma technikę. Wiele godzin można oglądać te obrazy i je podziwiać. Natomiast dlaczego to mówię? Wystawa jest akurat do 31 lipca, więc podejrzewam, że większość z Was nie zdąży przyjechać, czy nawet będąc w okolicy na wakacjach odwiedzić tej wystawy. Natomiast co jest dla mnie takiego ważnego w oglądaniu tego rodzaju wystaw w galeriach, w muzeach narodowych, a mianowicie oczywiście te prace artystów, nie tylko Pabla Picasso, możecie obejrzeć w internecie. I po co jechać, po co płacić, po co tracić czas? Ano właśnie dlatego, że często możecie na żywo zobaczyć rzeczywistą wielkość tych obrazów. W internecie są one skalowane, natomiast te słynne obrazy możecie obejrzeć w rzeczywistej wielkości. Druga rzecz, która mnie bardzo przyciąga, to to, że rzeczywiście możemy obejrzeć obrazy w taki pod kątem technicznym, czyli obserwujemy ruchy pędzla mistrza, jak on nakładał farbę, że jest bardziej grubo, bardziej cienko, jakieś są spod spodu, wychodzą nam inne jakieś kolory, jest to naprawdę bardzo ciekawe. I trzecia rzecz, która szczególnie mnie właśnie ciągnie do tego typu wystaw, to to, że mogę stać naprzeciwko dzieła, nad którym wiele godzin pracował sam mistrz, prawda? Mogę zobaczyć na żywo, oprócz tej pracy, jego podpis odręczny, prawda, Pablo Picasso. Robi to naprawdę niesamowite wrażenie. No i mówię, sam fakt, że widzimy na żywo jego pracę w oryginale, widzimy pracę, którą włożył, no to jest naprawdę magiczne uczucie, które bardzo Wam polecam. I te rzeczy naprawdę odróżniają podziwianie zdjęć w internecie, skanów, od tego, co widzimy na żywo. Także jest teraz okres wakacji, podróżujecie pewnie po całej Europie czy po całym świecie, a nawet po Polsce. W wielu muzeach jest naprawdę wiele fajnych wystaw, także nie tylko oglądamy zabytki czy miejsca rozrywkowe, ale naprawdę zachęcam Was do oglądania wystaw w galeriach sztuki, w muzeach narodowych, bo jest to naprawdę mega przeżycie. Pozdrawiam Was serdecznie ze słonecznego Budapesztu.